Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku, zimowym odcinku. Szanowni Państwo, mieliśmy za sobą już okres bardzo silnych mrozów. Mam nadzieję, że jakoś Państwo przetrwali i Państwa pojazdy dały się uruchomić. Dzisiaj przypominamy sobie, jak prawidłowo uruchomić auto z wyładowanym akumulatorem, czy też nie w pełni sprawnym. Serdecznie zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Szanowni Państwo, naturalną rzeczą jest, że podczas spadków temperatur na zewnątrz nasz akumulator traci swoje właściwości, traci swoją moc rozruchową i może się zdarzyć właśnie, że przy takich temperaturach, jakie mieliśmy na przykład tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, rzędu minus 20, nawet dobry akumulator dużą tą sprawność swoją utraci. I możemy mieć sytuację, że potrzebujemy po prostu pomocy. Tak jak na wstępie mówiłem, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie mówić, jak prawidłowo uruchomić auto z pomocą kabli rozruchowych. Także zaczynamy. Aby prawidłowo wykonać tą czynność, oczywiście warto zawsze wiedzieć, że podłączamy plus do plusa, minus do minusa. Kable zawsze są oznaczone w taki czy inny sposób. I tej zasady musimy się absolutnie trzymać. Czemu, że tak powiem, nie prościej popchnąć takie auto, nie prościej na hol wziąć i spróbować uruchomić? Otóż praktycznie wszyscy producenci aut odradzają ten sposób uruchamiania auta, gdyż może dojść do niespodziewanych awarii, czy też w skrajnym wypadku nawet do zerwania paska rozrządu. Także tylko naturalny sposób, czyli sposób, gdy rozrusznik kręci, jest najbezpieczniejszym dla naszego silnika. Więc zaczynamy. Tak jak wspomniałem, plus do plusa, minus do minusa i tą czynność należy oczywiście wykonać. Biegun plusowy zawsze podłączamy do akumulatora. W tym przypadku oczywiście zawsze oznaczony czy kapturkiem, osłonką, czy też po kolorze samego kabla możemy poznać, że to jest biegun dodatni. Przy tej czynności podłączamy stabilnie tak, żeby nam się nie odpiął. Z minusem poczekajmy, aż podłączymy do auta dawcy. I tak samo pilnujemy, aby to był oczywiście plus. Jest wyraźnie oznaczony plus. Podłączamy. Biegun minusowy również podłączamy do klemy akumulatora z samochodu dawcy. Podczas tej czynności uważamy, aby na drugi minus nie stykał się, nie leżał gdzieś luzem na nadwoziu. Dopiero w tym momencie możemy bezpiecznie podłączyć tak naprawdę ten biegun minusowy. Chodzi o to, żeby nie doszło do zwarcia, że ta żabka leży sobie na przykład na plusie i podłączamy na drugim końcu, zamykamy obwód. Dojdzie po prostu do iskrzenia. I tutaj ważna uwaga z podłączaniem tego minusa do samochodu biorcy. W tym modelu tak naprawdę minus jest gdzieś tam nieosiągalny, także bezpośrednio też nie możemy. Ale też nie jest to kłopot, bo tak naprawdę zalecane jest inne podłączanie minusa. Otóż najlepszym sposobem jest podłączenie najlepiej gdzieś do obudowy silnika, ewentualnie bezpośrednio do masy
masy, czyli do nadwozia. Tutaj dość dużo tworzyw sztucznych, ale są takie elementy, na przykład mocowanie tutaj osłony jest bezpośrednio przykręcone do nadwozia i bardzo fajnie można sobie tutaj chwycić. W ten sposób mamy prawidłowe podłączenie samochodu dawcy i biorcy i tak naprawdę możemy wykonać próbę uruchomienia auta, które nie dało się wcześniej uruchomić. Bardzo ważna rzecz jest przy tym uruchamianiu. Często samochód biorcy jest uruchomiony, gazujemy. Oczywiście wszystko fajnie, gdy nie próbujemy uruchomić auta, które nie dało się uruchomić, z wyładowanym akumulatorem. Gdy akumulator jest bardzo mocno rozładowany, oczywiście ten sposób, gdy samochód dawcy pracuje na troszkę podwyższonych obrotach, aby ten prąd ładowania mógł choć troszkę podładować ten akumulator, to żeby ten akumulator się w ogóle naładował w ten sposób, to musi długo trwać. Bardzo ważna zasada jest, że auto dawcy ma wyłączony silnik. Wyłączony silnik dopiero próbujemy uruchomić drugie auto. Dlaczego? Podczas pracy alternator ma jakieś swoje ustawienia i przy próbie uruchomienia mocno zmarzniętego z wyładowanym akumulatorem auta następuje bardzo duży pobór mocy i do końca nie wiadomo, jak zareaguje elektronika umiejscowiona w alternatorze. W ekstremalnych sytuacjach może dojść do uszkodzenia poważnego alternatora i mamy dwa auta z kłopotem poważnym. Dlatego też wyłączmy auto, wyłączmy zapłon, dopiero wtedy próbujemy uruchomić drugie auto. Załóżmy, że teraz sytuacja jest odwrotna. To auto jest dawcą, to jest biorcą i na tym przykładzie wyjaśnię, dlaczego lepszym sposobem jest podłączenie bieguna minusowego nie bezpośrednio do klemy, a właśnie w tym wypadku jest łatwa możliwość chwycenia bloku silnika. Gdyż problemy z uruchomieniem mogą wyniknąć niekoniecznie z samego akumulatora, a z osprzętem, który do niego jest podłączony, czyli z ewentualnym uszkodzeniem przewodów masowych, czyli taka plecionka miedziana, która jest przykręcona bezpośrednio do nadwozia, czy też bezpośrednio przykręcona do silnika. Z biegiem lat też te przewody mogą być naruszone, lekko przerwane, czy też całkowicie przerwane i to umasowienie akumulatora z nadwoziem właśnie może być przyczyną braku możliwości uruchomienia silnika. Dlatego to połączenie omija cały ewentualny problem z przewodami masowymi. Oczywiście teraz nie będziemy uruchamiać auta, gdyż te auta są sprawne. Najważniejsze też po uruchomieniu auta, które nie dało się wcześniej uruchomić. Oczywiście radość, prawda? Ale też sposób podłączania też jest ważny, istotny, gdyż po podłączeniu uważajmy, aby te przewody razem się nie spięły, gdyż dojdzie oczywiście do iskrzenia niepotrzebnego. A przy mocno rozładowanym akumulatorze, który nagle dostaje dużego prądu, może dojść w ekstremalnych sytuacjach do małej eksplozji, gdyż wydzielają się gazy palne. Tak, żeby nie iskrzyły przewody, ten ruch odpinania, zapinania też musi być stanowczy. Nie dotykamy tak sobie, nie może nam się trząść ręka, musi być jedno kliknięcie. Odpinamy przewód masowy jeden, przewód masowy drugi, dodatni i dodatni. Generalnie, szanowni Państwo, czynność nie jest trudna, ale ważne, aby zachować te wszystkie kolejności, te wszystkie zasady podstawowe. No i też ważne, żeby takie przewody mieć. Nawet gdy mamy, szanowni Państwo, sprawne auto,
Te przewody służą mi tak naprawdę całe życie, kiedy jestem kierowcą, a to już troszkę lat jest. Naprawdę w latach, nie skłamać Państwu, w latach 80. zakupione. I tak jak Państwo widzą, jeszcze one są oczywiście rzadko używane, ale nawet na dużym mrozie, dzisiaj około minus 10, 8 jest, ale wciąż są elastyczne. No dzisiaj ciężko, proszę Państwa, kupić tego typu przewody. Nasz rynek zalany jest wszelkiego rodzaju, różnej jakości tymi przewodami. Popatrzmy na nie, jak one wykonane są. Czy wiadomo, w sklepie będą ciepłe, każde będą elastyczne. Ale nieraz widziałem przewody, które na mrozie po prostu po wyprostowaniu izolacja pęka, bo to z gumą niewiele na przykład ma wspólnego. Także nawet gdy mamy sprawne auto, rzadko korzystamy, może warto mieć te przewody w bagażniku w takim okresie zimowym, bo może czasami sąsiadowi po prostu pomożemy w biedzie. Jeszcze tak, szanowni Państwo, na koniec wspomnę, że gdy no nie mamy tego sąsiada, od którego możemy pożyczyć tego prądu, zawsze, proszę Państwa, no jeszcze są panowie na taksówkach, gdzie też tą usługę w okresie zimowym i nie tylko prowadzą, ale też i nasza Straż Miejska też w okresie zimowym w godzinach urzędowania potrafi pomóc. Ale wiadomo, najważniejsza jest profilaktyka, także sprawdzenie akumulatora przed takimi mrozami i ewentualna wczesna wymiana na pewno bardziej pomoże niż takie doraźne czynności. Także życzę Państwu, aby te noce już były troszeczkę cieplejsze, abyśmy nie musieli korzystać z tego typu przyrządów. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.